słuchajcie. Oto bajka. Stara bajka Samogranka. Jeśli jej nie znacie, to poznacie. A było tak. W małej chacie, od ludzkich osiedli z dala, mieszkała rodzina Drwala. Z czterech osób złożona. Był więc Drwal, jego żona i jak to się w bajkach kleci, było także dwoje dzieci. W waszym wieku mniej więcej. My mieszkamy w chatce dwa. Naszą chatkę las okala. A nazywamy się Jaś i Małgosia. Bardzo kochamy się. Razem trzymamy się. Mamy słuchamy się. Dzieci, dzieci, dzieci kochane, mówicie cudnie, ale już minęło południe. Ojciec czeka na obiad w lesie, dziś Małgosia kobiałkę zaniesie. Idziemy z Jasiem we dwoje, bo ja się troszeczkę boję. Dlaczego puszczać ją samą? Razem pójdziemy, mamo. A kto mi w domu pomoże? A kto uprzątnie w oborze? A kto zamiecie w komorze? Oj, mamo! No dobrze już. Tym razem pozwalam iść wam razem. To zresztą niedaleko. W kobiałce jest chleb, jest mleko, a tu gorące pierogi. Nie zbaczajcie więc z drogi. Lećcie szybko jak dwa szczegły. Już biegniemy, mamo droga. Pamiętamy o pierogach. Każdy ptak nam w lesie śpiewa. Znamy w lesie wszystkie drzewa. Spójrz, Małgosiu, jakieś zwierzę. Ojej, Jasiu, strach mnie bierze, wszak to wilk. Jest pewno zły, ma okropnie szczerze kły. Uciekajmy! Wilk jest prędszy, on po śladach nas wywęszy. Wilk jest panem w lesie. A jak jeść mu chce się, idzie sobie w lasu głąb, aby znaleźć coś na ząb. Trzeba szybko jeść i cześć. Oto widzę jadło, co mi z nieba spadło. Idzie jakiś smaczny kęs, idzie para świeżych mięs. Trzeba szybko jeść i cześć. Ruszam szybko na nie. Będę miał śniadanie. Już się język do nich rwie. Trzeba szybko jeść i cześć. Nie, to dzieci. Mam więc pecha. Cóż mi z dzieci za pociecha? Jasiu, on prosto ku nam zmierza. Uciekajmy! Ja nie radzę, bo choć tu sprawuję władzę, choć mi kiszki burczą z głodu, ale wilki z mego rodu tym się szczycą od stuleci, że nie krzywdzą małych dzieci. Dziękujemy ci, wilku, za to. Jadła, wyrzekam się z własną stratą. Znikajcie stąd. Do widzenia. Nie drażnijcie mi podniebienia. Idźcie prosto przez polanę. A ja o suchym pisku zostanę. Lećmy, Jasiu, tędy. Przeskniję. Wilk na szczęście pierogów nie je. A tato lubi jej czeka. Słyszę już jego głos daleka. Zetnę sosnę, sosnę, zetnę będą sosny deski. Świetne, piwo rżni, siekierą wal. Róbcie to, co każe Drwal.
lubię chodzić na mrem, wycinać drzewa, trzcinać dęby, piłorżni, siekierowale. Róbcie to, co każe drwal. Gdy zawiozę wiąz do szkoły, będą z niego piękne stoły, piłorżni, siekierowale. Róbcie to, co każe drwal. Gdy spiłuję dąb wiekowy, dąb się nada do budowy, piłorżni, siekierowale. Róbcie to, co każe drwal. Halo, tato, przynieśliśmy już kobiałkę, lecz pierogi wystygły całkiem. A pierogi są pyszne, z grzybami, a te grzyby zbieraliśmy sami. Co, pierogi? A to ci dopiero. Zamachnąłem się właśnie siekierą. Zostawcie kobiałkę, zjem potem. Wracajcie, dzieciaki, z powrotem, bo tu zewsząd biury lecą, a ja popracuję nieco. Nie mam czasu do stracenia. Żegnaj, tato! Do widzenia! Idźcie tą dróżką na wprost. Słyszysz, Jasiu? Śpiewa drozd. Małgosiu, nie drozd, lecz piszka. Jaka dziwna szyszka. Na szyszkę trochę za gładka. Spójrz, to przecież czekoladka. Czekoladka? O, tu jest irys, tu cukierek. Ktoś je poukładał w szereg. Jak w sklepie, taki równiutki. Tu znów leżą ciągutki. Wyborne. I słodkie szalenie. Trzeba napełnić kieszenie. Najeść się też nie zawadzi. A dokąd ta droga prowadzi? Bo tam na odmianę widzę krówki rozsypane. A to znów jakieś słodycze. Jak dużo, wprost ich nie zliczę. Marmolatki, czekoladki rosną wprost jak leśne kwiatki. To ci dopiero przygoda! Nie zjemy wszystkiego, a szkoda! Stój! Popatrz! Domek z piernika. Czy to ser? Nie, domek nie znika. Gdzie popatrzeć? Wszędzie piernik. Zbudował go chyba cukiernik. Zaraz kawałek ułamie. Pyszny, trzeba zanieść mamie. Spójrz, Małgosiu, na tę ścianę. To pierniki lukrowane. A z tej strony nadzielane. Skosztuj. Czujesz smak róży? Ułamiemy kawał róży. Kiedy mama go dostanie, będzie miała używanie. Dość długo dzieci drwala zbierały łakocie, ani myśląc o powrocie. A domkiem z piernika tak były zajęte, że dały się wziąć na przynętę. To właśnie czarownica, zła i gniewna srodze, rozsypała słodycze na drodze. I w ten sposób zbawiła Jasia i Małgosię. Czarownicę poznacie po głosie. Ha! A cóż to za przybłędy? Mają śmiałość chodzić tędy? Kto mi domek z pierników obiada? O, to zuchwalstwo nie lada! Słyszysz, Jasiu? Ładne rzeczy. Ktoś nam okropnie złożyczy. Wydawało ci się.
sami dziecinęce! Kto tu wszedł, nie wyjdzie więcej! Wicher wieje, z nieba leje, ja się śmieję, uhaha! Słyszysz, co ona śpiewa? Jasiu, Jasiu, będzie krewa! Dawno naniałam na was chrapkę, wpadliście w moją pułapkę! Droga do mnie wydawała się słodka, a czy wiecie, co teraz was spotka? Myśleliśmy, że pierniki są dla nas. Nie słysz ciebie, ananas! Niepotrzebnie pani się złości, myśmy przyszli do pani w gości, a ludzie w Polsce słyną z gościnności. Niech nas pani wypuści! Wypuścić was? A już ci! Zaraz szponę was popycę! I poznacie czarownicę! Pani tylko tak straszy? Nauczyciel w szkole naszej od dawna uczy nas przecie, że czarownic nie ma na świecie. Co? Tego uczą was w szkole? Ja drwić siebie nie pozwolę! To zuchwalstwo! Daję słowo! Kim więc jestem? Owcą? Krowo? Czy po prostu może z sobą? W mojej szkole jest inaczej. Kto nie wierzy, ten zobaczy. Będę trzymać was pod kluczem. I upasę, i utuczem. Bo nie lubię chuderlaków. Chude mięso jest ze smaku. A w dodatku łykowate. Potem wrzucę na łopatę i pod blachą wczesnym rankiem upiekę was z majerankiem. Proszę pani, ja nie wierzę. Nawet wilk, żarłoczne zwierzę, choćby głodny nas oszczędzi. Wilk ma na się dość żołędzi. To punkt pierwszy. A punkt drugi, wilk jest u mnie na posługi. Kiedy sidła swe zostawię, wilk już wie, co piszczy w trawie. Może nawet szpetnie szczeknie, lecz mojego łupu nie tknie. Teraz skończcie gadanie. Jak orzekłam, tak się stanie. My jesteśmy dziećmi Drwala. Tato, wieś nas nie pozwala. On siekierę ma ze stali i siekierą mocno wali. Ma on także ostrą piłę, jeśli pani życie miłe. Dość już! Więcej ani słowa! Klatka dla was już gotowa! Wilku! Hej! Mój wilku bury! Do mnie! Wysuń swe pazury! Pokaż kłyzu chwałej parce! I niech skończą się w deharce! Nim zawołasz po raz drugi, jestem już na twe usługi! Czekaj! Ojej! Wilk! Był grzeczny, gładki! Teraz wpycha nas do klatki! Au! Wilku, powoli! Delikatniej, to ją boli! Czy to jest obyczaj wilczy? Niech kawaler raczej milczy! Trudno słuchać tych złorzeczeń! Ma być pieczeń! Będzie pieczeń! Ja zabieram klucz od klatki! A wam daję czekoladki, marmoladki i karmelki, strutle, ciastka, piernik wielki, wór i rysów i ciągutek. Jedzcie, by przyspieszyć skutek. Sprawiam ucztę, na tej uczcie należycie się utuczcie. Bo gdy wam przybędzie ciała, to ja będę ucztowała. Pani jest bez serca! Pani jest ludożerca! Trudno słuchać tych złorzeczeń! Ma być pieczeń,
będzie pieczyw. Ich mowa mi już obrzydła. Chodźmy, wilku, zastawić sidła. Pójdźmy przez bór, przez knieje. Zobaczmy, co tam się dzieje. Wy zaś, dziadki, jedzcie dużo. I niech wam łakocie służą. Smażę, warzę smołę w kotle. A jak jeżdżę, to na miotle. Źle się dzieje, ja się śmieję. O ha, ha! Poszła sobie lasem borem. Pewno wróci przed wieczorem. Lodyczami na zupasie, no i zje po pewnym czasie. No niby ładna, niby młoda, a taka niedobra, szkoda. Trzeba pójść po rozum do głowy. O, słuchaj, mam plan gotowy. Zawsze noszę drut przy sobie. Z drutu różne rzeczy robię. A tym razem w sposób chytry mój drut przerobię na wytrych. Pomóż mi, bo drut jest gruby. Przystąpię zaraz do próby. Krata jest trochę za ścisła. Jasiu, czyżby więc nadzieja prysła? Rozsuniemy trochę kratę. Ty ciśnij na te, a ja na te. Tak, mocno. Mocniej, mocniej. Jeszcze ściepko. Ty masz, Jasiu, rękę krzepką, a ja... Pchaj łokciem, kolanem. Już teraz tam się dostanę. Jestem w zamku. Drutem kręcę. Mam trochę za krótkie ręce. Musisz się przecisnąć więcej. Opór w zamku nieco sławnie. Ach, jak ty to robisz zgrabnie. Majster z ciebie i mądrala. Znać, że jesteś synem drwala. Zamek skrzytnął. Do roboty. Jeszcze tylko dwa obroty. Lecz ręka mi już omdlała. Będę ją podtrzymywała. Jasiu, jeszcze chwilka mała. O, wytrych znowu się obraca. Drut ostatni zatrzask maca. Wnet skończona będzie praca. Z czoła pot ci spływa strugo. Trzeba wytrwać. Już niedługo. Co to? Czy się zamek zatkał? Nie, to już. Otwarta klatka. Znów jesteśmy wolni. Brawo. Uciekajmy teraz żwawo. Uciekajmy, mrok zapada. Ciszej. Ktoś ku nam się skrada. To na pewno czarownica. Skryjmy się, bo sierp księżyca rzuca na nas swoje światło. Teraz uciec już niełatwo. A co to? Klatka jest otwarta? Gdzie więźniowie? Cóż do czarta? Pewnie w kącie gdzieś zaszyli. Odezwijcie się w tej chwili. Prędzej. Nie ma żartów ze mną! Wnet was znajdę, choć jest ciemno! Zrewiduję całą klatkę! Spójrz, Małgosiu, mamy klatkę. Podkradnijmy się czym prędzej i zamkniemy w klatce jędzę. Cichuteńko, bez szelestu, skryjemy się za drzewa. Ty idź z prawa, a ja z lewa. Cichuteńko, bez szelestu. Gdzie się podział drut mój? Jest tu.
No to bierzmy się do dzieła, by nam jędza nie umknęła. Jeden ruch drucianym prętem. Hops! I drzwiczki już zamknięte. Klatce nie ma ich! A co to? O, smarkaczu! O, nie cnoto! Mnie uwięzisz tak szkaradnie? Ciężka na was kara spadnie! Wilku! Ej! Mój wilku bury! Do mnie! Wysuń swe pazury! Ostre kły i zęby ukaż! Wilczą paszczą, gdzie cię ukaż? Jestem, pani czarownico, ale tym się właśnie szczycą wszystkie wilki z mego rodu, choć im kiszki burczą z głodu, żaden z nich nie skrzywdzi dzieci. I tak jest już od stuleci. Żegnaj, niech się co chce dzieje, a ja precz odchodzę w knieje. No to koniec już zabawy. Chodźcie do mnie. Bez obawy. Powiem wam, jak stoją sprawy. Bardzo lubię zażartować, a was chciałam wypróbować. Bajka nasza się nie liczy. Tu jest fabryka słodyczy. Za drzewami z tamtej strony widać szklane pawilony. A te wszystkie czekoladki, marmolatki, raczki, krówki spadły dzisiaj z ciężarówki. Ja pracuję w magazynie. Odpowiadam, gdy coś zginie. Towar ten to rzecz nie tania. A wy właśnie, bez pytania, pozrywaliście pierniki. Chciałam was ukarać, smyki, bo cudzego się nie zjada. A więc to była maskarada? Więc te dziwy się nie dzieją? Czarownice nie istnieją? O tym wiecie już ze szkoły. To był tylko żart wesoły. Na nim bajka jest oparta. Chyba znacie się na żartach. No, a chatka piernikowa? To produkcja eksportowa. Dla nabywców za granicą. Zwie się chatką czarownicy. Pakujemy chatki w klatki, ładujemy je na statki i tak właśnie w świat przez Gdynię towar nasz na zachód płynie. No a wilk, co tu wśród sosen mówił do nas ludzkim głosem? To nie wilk, to pies po prostu, lecz większego nieco wzrostu. Wilczur mądry, stresowany, czyż nie znacie tej odmiany? Lecz on gadał najwyraźniej. Chyba w waszej wyobraźni. Wilk nie gada, tylko szczeka, a on szczeka już z daleka. Ho, ho, ho! Wilk nam się przywidział, szkoda. Piękna to była przygoda. No to bardzo przepraszamy. I wracamy już do mamy. A tata nas na pewno zgani. Tak nam przykro, proszę pani. Powiem wam na pożegnanie, żeście dzielni niesłychanie. Każdy z was dostanie po pudełku czekoladek. A dla mamy na wypadek, gdyby bardzo się gniewała, będzie ciastek torba cała. Może Jaś sam by je dobrał. Pani dla nas taka dobra. Moja dobroć was zachwyca? Przecież jestem czarownica. Ale o tym nikomu. Teraz lećcie już do domu. Do widzenia. Do widzenia. Bądźcie zdrowi. Prosto ku domowi. Tak się kończy nasza bajka. Stara bajka samograjka. A nazywa się Jaś Małgosia. To już ulewa się Jaś i Małgosia. Ale co z bajką łączy się, to zawsze dobrze kończy się. Thank you.
Tylko Bill. Grzegorz Szuliński, Rafał Drwal. Zuzanna Wączyńska jako mama. Jeszcze Pieszka jako narrator. Teraz chciałam jeszcze wymienić osoby, które tutaj pracowały na ten sukces. I choreografia i kostiumy. Agnieszka Kłosowska. Scenografia Elżbieta Bydołek, Wiesława Stachowiak. Oraz Katarzyna Domańska. I sześcioro dzieci z kółka plastycznego naszego, które teraz poproszę. Jest to Rafał, Marika, Wilka, Hubert, Junka i Zuzia, które chodzą do pani Eli i do pani Wiesi. Są tutaj z nami? Które pomagały tu? Chodźmy. Przekażemy na kółku. Muzyka Robert Kłosowski. Reżyseria Anna Teda, Monika Beretta.